26 stycznia 1974 roku w Stoczni Północnej w Gdańsku po raz pierwszy podniesiono biało-czerwoną banderę na pokładzie okrętu ratowniczego ORP Piast. Matką chrzestną okrętu została świętej pamięci pani Maria Urbanowicz, ówczesna żona ministra obrony narodowej. Do głównych zadań jednostki należy zabezpieczanie działań polskich okrętów podwodnych i holowanie uszkodzonych jednostek. Dodatkową rolą okrętu jest gaszenie pożarów na morzu, ściąganie statków z mielizn, jak również poszukiwanie obiektów na dnie morza oraz prowadzenie prac podwodnych. To już 40 lat od tego wydarzenia, dlatego korzystając z tej okazji należałoby wspomnieć trud i ciężką pracę poprzednich dowódców okrętów oraz ich załóg. Wiedza i doświadczenie zdobyte i przekazywane z pokolenia na pokolenie zaprocentowała tym, że dzisiejsza załoga jest jedną z najlepiej wyszkolonych załóg okrętów. W ostatnich latach okręt brał udział w wielu ćwiczeniach krajowych i zagranicznych, m.in. Smer Medex, Crown Eagle, Baltic Sarex czy Noble Mariner oraz ćwiczeniach marynarki wojennej takich jak Rekin czy Dragon. Wykonywał również wiele prac na rzecz gospodarki narodowej i dziedzictwa kulturowego, jak chociażby wydobycie wraku kutra rybackiego CHY-8 zabytkowych armat XVII i XVIII wieku dla Centralnego Muzeum Morskiego. Korzystając z nadarzającej się okazji, chciałbym serdecznie podziękować obecnej załodze, życzyć powodzenia i wytrwałości na dalsze lata służby pod biało-czerwoną banderą. Rozkaz podpisany? Dowódca okrętu w zastępstwie kapitan marynarki Rafał Dobrzański. Poszli! W imieniu dowódcy dywizjonu swoim chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zawsze ten okręt, tak jak i te warunki, które są, czyli ciężkie, zimowe, ciężką pracą, taki on przez 40 lat służył dla dobra naszej marynarki wojennej. Wykonywał najcięższe zadania. W każdych warunkach, czy był sztorm, czy niepogoda, zawsze był gotowy i zawsze je wykonywał. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dla Was, dla Waszych rodzin, pomyślności i dalszej służby na tym okręcie. W imieniu byłej załogi, która odbyła 40 lat, życzymy Was dalszych sukcesów i dziękujemy za to, że podtrzymujecie tradycję Starego Piasta. A Piast jest bardzo zasłużonym okrętem ratowniczym. I chcemy Wam pogratulować dalszej, chcemy Wam pożyczyć dalsze sukcesy i wszystkiego najlepszego.